wysiedliśmy z nocnego autobusu na jakiś market, znaczy na postój, żeby coś zjeść. Ja pierdolę, Pattaya. Pattaya, piękne, Pattaya. Pattaya. I love Pattaya. Can I have that? Chicken? Spokojnie. Jeszcze nie ma połowy ludzi w samym autokarze. Zjemy najpierw. Zamówiłem jeszcze owoce. Wziąłem sobie watermelona i coconut for free. Look at that. Kupiliśmy żarełko. Tak wygląda nasz nocny bus. Wchodzimy do nocnego busa. Tu mamy kibel. Proszę żarcie. O, wyrzucę to, no. Dobry pomysł. Śmieci wyrzucimy. Właśnie wyszliśmy z autobusu. Wyszliśmy z autobusu, jesteśmy na Bangkoku na bus station jakimś. No i fuj, przygoda. Idziemy się dowiedzieć najpierw o bilet na kolejny trip. O, Monika, może ja sobie zapalę? Mogę? No i fuj. Po krótkiej wymianie argumentów znaleźliśmy w końcu. Jedziemy do hotelu. Bardzo przyjemnego kierowcę. Załatwiliśmy już pokój w Bangkoku. Pokój jak pokój, no. To jest łóżko, telewizja, darmowe wifi i Monika pod chlapkę strzela. I załatwiliśmy już prywatnego kierowcę na cały dzień, bo będziemy jeździć w parę miejsc. Tak więc tłuc się autobusami albo metrem, albo brać za każdym razem taksówki, nie ma sensu. Prywatny kierowca, który cię wiezie i czeka na ciebie. No masz go na cały dzień, jednym słowem. Widok jak widok, no. Ale za takie pieniądze nie ma co zbyt wiele wymagać. Właśnie wyszedłem z naszego hotelu. I teraz mamy drivera, który będzie nas woził cały dzień. Ogólnie są święta. Jedyny akcent świąteczny, jaki tu jest, to jest choinka. Ale że jest 32 stopnie teraz, to ciężko powiedzieć, że są święta. Ciężko zauważyć, szczególnie w Tajlandii. No tak wygląda ulica. Moja Pysia już wyszła, wsiada do taksówki. Przygodą.
morning w Bangkoku. Good morning, Bara. Good morning. Wyjechaliśmy właśnie na wodny market. Wynajęliśmy prywatną łódź, która nas będzie woziła przez godzinę czasu. Moja już skakuje. Yes. Thank you.
tradycyjnie Pattaya. Wszędzie Pattaya tylko. Wszędzie smakują danianie. Są lepsze, są gorsze. Ale jestem zwolennikiem Pattaya ogólnie. Czekam w dalszym ciągu na to, żeby spróbować robaków. Wtedy pójdę w coś innego. Na razie tradycyjnie. Ludzie sobie siedzą tak samo jak ja. Teraz znajdujemy się na markecie, co jakieś tak 8 razy w ciągu dnia przyjeżdża pociąg przez środek marketu w Kotorach. Czyli na razie to jest market. A co jakiś czas składa się ten market, bo musi pociąg przez niego przyjechać. Taka faza. Kupiliśmy przyprawy na zupę Tomka. Takie coś. Najlepsze? Monika szuka najlepszego miejsca na moment, w którym pociąg będzie przyjeżdżał tam. Hello. Jestem. Idziemy się przejść. Jeszcze mamy 40. Monika chce kupcie. Jeszcze mamy 40 minut do czasu przejazdu tego pociągu przez ten targ. Chodź tam w cieniu. Monika chce iść w cieniu. Ja nie bardzo, ale idę za nią, dobra. Nie no, ja lubię słońce. Ja bardzo lubię słońce. Okej. Monika jest pieczona troszeczkę, chyba. Nie wiem,
gości. Oliwia by tutaj miała raj. To ogólnie taksówki są w porządku. Zbiera się cała ekipa ludzi. Zbierze się cała ekipa i taksówkarz rozwozi tam, gdzie chcą. Chińczycy, tylko to byli Japończycy. A. Gadałem z nimi chwilę. Mówili po angielsku? No tak, git, ale fajnie. To nie, bo nic nie odbiera. A tu przychodziliśmy tędy, o tutaj o. Tu jest szkoła, tajska szkoła dla dzieci. No nie wchodziliśmy, bo może nie wypada. Ale słyszeliśmy, o jakie fajne były mundurki mają. Tu ogólnie przechodzi się przez ulicę. Gdzie mają? No zobacz. Wow, widzisz? Nie wiem, czy można wchodzić. O. Monika dostała łapę, czyli nie można wchodzić jednak do szkoły tajskiej. Dobra, pryskamy, nie wiemy, z jakiegoś miasteczka 70 km od Bangkoku. Jedziemy teraz z powrotem do Bangkoku. Do Chinatown. A co? Dlaczego? Jest gorąco. Ale jest też fajnie. Idziemy do naszego prywatnego kierowcy, który czekał na nas 2 godziny i który nas zabierze z powrotem do Bangkoku. Thank you.
pierwszego private taksówkarza. Jesteśmy na ulicach Bangkoku i idziemy w stronę Chinatown. Ogólnie Bangkok jest trochę busy, trochę bardzo busy. Chodź Monika, tu trzeba się przebijać. O, patrz, no. Mamy przewodnika. Tu jest moc. Siatkę. Bangkok jest ogromny. W Chinach dużą wadę przywiązują do medycyny naturalnej. I tutaj to jest, hello, to jest taka tak zwana apteka. Apteka taka bardziej zielarska, ale oprócz jakiś taki old style. I wychodzimy nadal na ulicę Bangkoku. Złoto. Złoto mają. Cię zabił. Pani uważa, jak chodzi, proszę pani. Chodź, przeprowadzają nas. Idziemy na drugą stronę? Spoko. O, ale zajebało. Brud też tu jest nieziemski. Czasami tak zawieje takim... Klapki ryba. Klapki dla rybaków. To jest to. Weszliśmy teraz w jakąś alejkę z jedzonkiem. Monia. O, wow. Zobaczcie, to wszystko herbaty. Nie, to ciastka są, sorry. Ciastka. Mamy robaki, świerszcze, tu jakieś larwy. Jakieś dżdżownice i skorpiony. A Marek, zaczynasz od... Enjoy! Co jadłeś? Jakąś larwę. Larwę pokazuj. To jest konik polny. Bomba. Good, he said good. To jest jakaś larwa.
też pójdzie. Tutaj mamy jakiegoś mocarza. Tastes like grapes. O, to jak mucha wygląda. No to dawaj, ja tego nigdy nie spróbuję. Skorpion. Twardy. I co? Właśnie. Just a second. Ale niech on włączy licznik. Pradipad. Pradipad road. Pradipad. How much? 300? 100? No, we wanna go with this. Kurwe, syn. Nie chciał licznika włączyć. Nie chciał licznika włączyć. Chciał nas wyjechać. Wjeżdżamy na jakiś nocny markecik. Coś zjeść. Moja pynia już. Już robi swoje. O. Fajnie. Sztos. Jest sztos! Klimatycznie wynajmniej. Lubię to.